Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Jesteśmy w Bydgoszczy na moście staromiejskim imienia Jerzego Sulimy Komińskiego i wchodzimy właśnie na most nad Brdą, a tu na linie siedzi facet raczej, no bo co on tu ma? 3 strzały albo 2, trzyma taką tyczkę, żeby się nie zwalić, i on chodzi po linie. To jest taki, chodzi sobie facet po linie, jak widać to jest barka Lemara, tam jest następna barka, na której byłem już, a tu, bo pokazywałem na skoczkach w poprzednim filmie, a on tu sobie siedzi i się buja, no. Więc musi dobrze być wyważony, żeby nie spadł, bo już tu siedzi kupę lat. Ja pamiętam 10 lat temu też tu siedział i tak sobie siedzi dalej, nie spada. A tam są trzy gracje tam stoją. Trzy gracje to jest taki kultowy pomnik Bydgoszczy. Jak pamiętam, ja tam kiedyś lody sprzedawałem, miałem postawione przy tych trzech gracjach tu mamy, prawda, tą, no, operę nową, a miałem postawione przy trzech gracjach swoje lodówki. I tutaj widać następny most i tam jest, prawda, śluza. Zaraz pokażemy śluzę po drugiej stronie mostu. Tam co pokazywaliśmy, tam jakieś barki są, remontują coś. A jest kładka dla pieszych, widać, a tu jest śluza. I tą śluzą tu woda jest dopuszczana, reguluje się poziom Brdy, prawda? I tu pływają też kajakarze, prawda? Bo to oni sobie tam spływają jakoś te różne tutaj te tereny. No bo Bydgoszcz się znalazł z zawodników kajakarzy i oni tu pływają sobie latem, ćwiczą, można ich zobaczyć. Ja tu kiedyś byłem na takim jarmarku bydgoskim, no i pokazywałem tak zwaną lektykę, którą ja wtedy proponowałem w różnych miastach turystycznie, ale no, prezydenci nie za bardzo chcieli wyrażać zgodę. Na przykład prezydent Torunia kazał mi trasę lektyki wyznaczyć, a tutaj na jarmarku nosiłem taką rozebraną łuczniczkę, bo tu jest symbolem Bydgoszczy, jest łuczniczka, jak wiemy, i ona była roznoszona na lektyce, ta łuczniczka. Żywa. Trochę bardzo roznegliżowana, więc jak biskup szedł, to musiałem winogrona jej przyłożyć w pewne miejsce. Tak się działo. No i tutaj te trzy gracje z tej strony dalej widzę. Są właśnie tam, pamiętam to pamiętne miejsce, bo tam trochę czasu spędziłem z tymi gracjami. Lody sprzedawałem, prawda? I to były te czasy, gdzie trzy gracje były moje. No a teraz tutaj mamy Bank Polski, PKO. O, kamieniczka jest bardzo ładna. I idziemy na ulicę Gdańską, a potem pójdziemy w Warszawą. No bo ja tu kiedyś prowadziłem klub pracy Barka, za który teraz cierpić musi fundacja, bo nam go rozebrali po remoncie kapitalnym. Fundacja Sławpol zainwestowała 10 tysięcy, a ten nie robił remontów, znaczy przeglądów i remontów po kapitalnych budynków. Potem, kiedy nam dał go do wyremontowania po 3 latach remontu, nagle okazało się, że budynek po 10 tysiącach zainwestowanych i pracy wolontariuszy i innych ludzi, fachowców, łazienkę zbudowaliśmy i kuchnię i w ogóle kanalizację zrobiliśmy, no to rozebrano na ten budynek. No a teraz są problemy, bo do tej pory nie mogę odzyskać pieniędzy od Urzędu Miasta w Bydgoszczy. No ciągle jeszcze mnie dają do sądu. No to jak to odwracają kota ogonem w tym Urzędzie Miasta. Prezydent Dąbrowicz, który był prezydentem, do dzisiaj nie odpowiedział na pismo, już nie jest prezydentem. Już nie odpisze pewnie. No, ale pani prezydent powiedziała, że nie ma w archiwum dokumentów. Że ja mam prezydenta Dąbrowicza szukać. Ja nie wiem, gdzie on jest. Pozdrawiam wszystkich z Bydgoszczy, Pomorska Telewizja Narodowa, Sławomir Ziemiński, z Gdańska. Mamy czerwone światło, idziemy na zielone. Ulica, tu jest piękny kościół, a tu jest ulica Gdańska. No właśnie, do Gdańska drogi prowadzą. I tu jest Jagiellońska i Gdańska, skrzyżowanie. Jedziemy. No, tutaj robią ładne nowe tramwaje, to one jeżdżą w Gdańsku, a w Bydgoszczy stare jeżdżą. Jak widać, 600 kości. U nas jeżdżą nowe, a tu w Bydgoszczy stare, jeszcze takie 20-letnie czy więcej tramwaje jeżdżą. Jeżdżą, no, bo jeszcze mogą jeździć. Tu jest piękna wieża i piękny kościół. A tu jest notariusz. No, tu idziemy ulicą Gdańską. Tam jest bardzo ładny hotel. Pod Orłem. O, widać ten hotel pod Orłem. Hotel pod Orłem to jest tam. O, właśnie robię zbliżenie. Hotel pod Orłem to jest tam. O, to jest to. Piękny, stary budynek.
I to jest właśnie Bydgoszcz. Ahoj, pozdrawiam z Bydgoszczy. Was wszystkich moich widzów.